Hej! Hej! To nasz ostatni dzień w Danii, ale jeszcze przed nami 3 dni i 3, albo 3 noce w Niemczech, także też będzie fajnie. Mamy nadzieję, że może dzisiaj gdzieś na jakiś aquapark dojedziemy fajny w Niemczech, bo tutaj ciężko, szukaliśmy, nic nie znaleźliśmy. Jemy śniadanie, zobaczcie, kawa zrobiona w kawiarce, śniadanie już przygotowujemy. Jedziemy teraz do Flensburga, przekraczamy granicę, jedziemy do Kauflandu, bo tam musimy spore zakupy jeszcze zrobić. I zobaczymy, co będziemy robić dzisiaj. Gdzieś na pewno. Na pewno coś zmienimy. Albo plaża, albo jakiś aquapark dla dzieci, nie? Tak, najlepiej. Także, aquapark. A zobaczcie, jak fajnie spaliśmy sobie tutaj. Spójrzcie. Taki widok mieliśmy z okna. Pięknie. Siedzieliśmy tu z Dorotą do 20, prawie 3. No, nie mogliśmy się napatrzeć. Pięknie, naprawdę pięknie. Pokażę Wam za chwilę jeszcze to z zewnątrz, jak to wygląda. Słuchajcie, strasznie wieje, ale zobaczcie, tu gdzie spaliśmy, znajduje się taki znak, że nie wolno kampingować. Nie bójcie się tego znaku. Możecie stać, tylko nie biwakujcie. Bez stolików, bez grilli, bez krzesełek, leżaków i tak dalej. Zobaczcie, jak tu fajnie. Woda po prostu kryształ. Tu nie wygląda tak ładnie, bo to są glony, ale no stąd nie zobaczycie. Strasznie wieje teraz. Taki widok mieliśmy i zobaczcie, staliśmy już chyba którąś z rzędu noc i na każdym parkingu był taki znak. I nie bójcie się, naprawdę tutaj mieszkańcy przychodzili koło nas rano, tutaj małżeństwo z tego domu się kąpało w morzu o 8 rano, także ten znak nie oznacza, że nie możecie spać, bo camper na przykład taki jak nasz, to jest samochód, tak? Także no, my podróżując możemy stanąć i się przespać, jeżeli kierowca jest zmęczony wedle przepisów, także no mówię, ten znak nie oznacza, że nie możecie sobie tu stanąć i spać. Zobaczcie, tu są jeszcze toalety eleganckie. Teraz był pan takim ładnym busem. Umył podłogi, wyczyścił, zmienił worki, papier dołożył i tak dalej. Także no, my jesteśmy zadowoleni z tej miejscówki. Cisza, spokój była, fajnie się spało. Tu jest jakiś szlak taki, bo dużo Duńczyków w ogóle chodzi z plecakami i podróżują tak pieszo po prostu i dużo tych piechurów tu się zatrzymuje, to są różne mapy, ulotki, także taki tutaj jest przystanek ich i tak dużo osób tutaj przychodziło, każdy się uśmiecha, także Duńczycy to miły naród. Stanęliśmy jeszcze na miejscówce, z 2 km obok tam, gdzie spaliśmy. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Wam, staliśmy tutaj i pytałem Francuza, który stał kamperem i mówi, że on tylko tutaj zatrzymał się, żeby zjeść, że jest też zakaz kampingowania, jak wszędzie. Ale my tutaj nie stanęliśmy z tego powodu, że tu jest pełno ludzi, ale też pięknie, zobaczcie. Zaraz Wam pokażemy. Nasze dzieci grają sobie w piłkę. Że niech jeszcze rozprostują kości przez podróżą, bo chcemy dzisiaj tak ze 200 km może przejechać, zobaczymy. To jest niby nic, ale z dziećmi, słuchajcie, u nas 200 to jest max, bo zawsze jest pytanie, za ile będziemy, kiedy będziemy? A długo jeszcze, a ile minut? Ale my możemy 500 km nawet z tego wy nie chcecie. Aha, nawet w drodze powrotnej Marcel mówi, że możemy 500 przejechać, bo wiecie, w domu jest PlayStation, są różne gry i tak dalej, tak, i ich telefony, tablety, także my w podróży im nie zabieramy takich rzeczy. Także, planszówki, dlatego nie grają, 2 tygodnie mają detoks od grania, ale to im tylko dobrze zrobi. Spójrzcie, jak fajnie. Jesteśmy na takim cyplu. No zobaczcie, jak ładnie. Na morzu. Fajne miejsce, dlatego tak postanowiliśmy, że sobie jeszcze tutaj staniemy. O, i tutaj w Danii wszędzie wysepki są. Gdzie nie staniemy, jest jakaś wyspa. Bardzo ładnie. Ale dzisiaj niestety wieje. O, już po piłce. Tak, biegnę, na pewno biegnę. Dobra, muszę wejść do wody, zabrać się piłkę. Mówiłam, po co piłkę? No już po piłce. Ale no niestety. Tutaj strasznie.
Nie tak płytko. Jarek próbuje uratować piłkę bambików. I co ty robiliście? O, nie dasz rady. Wcale nie tak płytko. Po piłce. Kto, mówiłam, kto bierze piłkę nad wodę? Proszę. Na co? Co? Na co? Co? Tam wróciłeś. Bambiki. No. Niestety, tam już zmoczyłbym spodenki. Nic, idziemy dalej. Chciałem wam jeszcze pokazać, jaka tu jest czysta woda bardzo. Mamy kamerę, którą można nagrywać pod wodą, także spójrzcie. No zobaczcie, tutaj ktoś łowił kraby, także taką siatkę sobie weźcie, jak do łapania motyli, najlepiej się łapie kraby. I ma tutaj w wiaderku duże kraby, o, piękne. I jeszcze wam zdradzę taką tajemnicę, krabów szukajcie w takich roślinach. One są w tych roślinach, siedzą właśnie. Biegniemy do kampera, bo deszcz zaczyna padać. I jedziemy już do Niemiec, słuchajcie. Słuchajcie, przejeżdżamy do Niemiec, granica której nie ma, no wiadomo, w tamtą stronę jechaliśmy autostradą, troszeczkę inaczej to wyglądało. Powiem wam tak, ani razu nie widzieliśmy policji. Dorota gdzieś niby widziała, ja nie widziałem ani razu policji. Byliśmy, nie wiem ile tu przejechaliśmy, ogólnie przejechaliśmy już 1300 km, ale przejechaliśmy w Danii jakieś 600 może kilometrów, różne miasta, miasteczka, wioski, nie widziałem policji w ogóle, no szok. To jest dla mnie szok. W Niemczech co kawałek, fotoradary, policja. Tutaj ani żadnego fotoradaru, chociaż tu są bardzo wysokie mandaty, także uważajcie. Natomiast nie widziałem w ogóle policji, ani żadnego fotoradaru. Także super kraj. Jedziemy dalej. Czas zatankować. Słuchajcie, całą Danię przejechaliśmy na niemieckim paliwie. Ale nie ma się z czego cieszyć. W Niemczech jest drożej niż w Danii. Także w Danii wychodzi na polskie pieniądze 7,20 diesel, natomiast tu w Niemczech 7,70 i to nie przy autostradzie, we Flensburgu, w mieście, stacja Aral. Także trudno. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że jedziemy na miejscówkę koło Lubeki. Tak z 200 km ujedziemy sobie dzisiaj i znalazłem na Park Fortnite przy takiej rzece fajną, dziką miejscówkę za free. Bo w Niemczech jest trudno znaleźć za darmo miejscówkę, nie to co w Danii. W Danii to nie ma problemu. A bambiki co porabiają? Lego kupione? Tak? Co tam? Pokaż, jaką masz bransoletę z Lego. A my tutaj mamy krótką pauzę, słuchajcie. Na parkingu przy autostradzie. Na arbuza. O, zobaczcie, już zjedzony cały. Także jesteśmy w okolicach Hamburga. Lecimy w okolice Lubeki na miejscówkę, tylko wiecie co? Trzeci parking i trzeci autohof nawet i nie można nalać wody, kurczę, czystej nigdzie. Nie wiem, w tych Niemczech jest problem z wodą, ale poradzimy sobie. Mamy jeszcze jakieś 3/4 zbiornika. No zimno tu jest, nie? Zimno. Gdzie jest lato? Ja chcę się kąpać w morzu z bambikami. No, zimno, kurczę. Normalnie kurtkę założyłem. Termy już zaczęliśmy jakieś no, szukać. Nawet jakąś... pan zaparł nam się odechciał. Tak, tak. Jakiś basen ciepły, jakieś termy. Termy jakieś takiego. Zaraz poszukamy. Sauny, o. Dzisiaj jedziemy na nockę, jemy obiad koło Lubeki. A jutro może gdzieś wyruszymy w stronę basenów. Zobaczymy. Jak znajdziemy co dzień przyniesie. Tak jest. No na pewno nie dasz rady takiego kawałka. Wam jest ciepło, dzieci? Tak? Cieplucho? Tak jak wciąga. Ojej, ojej, ojej. Ale naprawdę dobre, nie? Kika, najlepsze arbuzy są niemieckie chyba, co nie? Niemieckie. Kupione w Niemczech, bo w Niemczech nie rosną arbuzy. Dobra, ale zbieramy. Ale fajnie. Zbieramy Majdan. Słuchajcie. Nasz bajzerko. I lecimy dalej. We'll be right back.
numer, słuchajcie, jedziemy tą autostradą, jedziemy, nudy jak cholera, tak mnie palec świerzbił, kliknąłem sobie w apkę, akurat grupy biwakowej, mówię, zobaczę co tam jest, może coś lepszego. Kurde, znaleźliśmy taką miejscówę nad Lubeką, Timsdorfer, jakoś tak nie pamiętam teraz tej nazwy, tej miejscowości. I słuchajcie, ktoś napisał, że fajna miejscówa, za free, na dzikusa, kilometr od plaży, kilometr od oceanarium i baseny tam są jakieś, także kurde, wszystko w jednym miejscu, może sobie jutro na basenik skoczymy, no zobaczymy, no nie wiem. Obok jest ponoć jakiś sztelplac i można sobie opróżnić szarą wodę i nalać czystej, także słuchajcie, no. Jedziemy! Wszystko podane na tacy. Wiecie co? Tam na tym miejscu, co pisał ten gość na grupie biwakowej, nie było miejsca, same osobówki stały, ale słuchajcie, tutaj znaleźliśmy sztelplac, płatny co prawda, tylko zobaczymy, bo jest godzina 18, prawdopodobnie nocka będzie za darmo i jutro zapłacimy, jakie tu piękne plaże są, baseny, termy, oceanarium, no super miejscowa, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest tak fajnie, a zobaczcie, tu możecie przyjechać za darmo serwis zrobić, szara, czysta woda i kibelki, no czad, kurde, idziemy zobaczyć do parkomatu, nawet ile kosztuje, nawet prysznica, no pewnie tam się wrzuci z euro 2, Dorota, tu jest parkomat, chodź, zobaczymy, a tu też jest, dobra, nie widziałem, to czekajcie, zobaczymy, jak tu jest. Bo wcześniej stanęliśmy na takim dużym, wielkim też parkingu, to było napisane, że do 18 jest, od 9 do 18 płacisz, 12 euro za dobę, zobaczymy ile tutaj. O kurczę, tutaj 20 euro trzeba zapłacić, parking, sorry, a tegliż, od, czyli cała doba jest płatna, tutaj jest płatne, nie ma, że tam od rana do wieczora, za darmo i tylko, znaczy odwrotnie, płatne, a nocka za darmo. Tutaj trzeba czy się zapłacić. Stanie całą dobę, czy tak, dwie tak, godziny, tak, to tak, trzeba tak, 20 tak, eurasków. Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Ale czekaj, Haupt to główny, główna ta, a tak jest kartę Neiben. Uboczna jakaś? Nie wiem o co chodzi. A jeszcze kurtaksy trzeba wykupić. No. Czyli tą klimatyczne. No dobra, podczytamy, zastanowimy się, zobaczcie, nie wiem czy widzicie. I zobaczymy, czy tu zostaniemy. Słuchajcie, już kupiliśmy bilet, wiemy o co chodzi, to za 15 euro to jest w sezonie zimowym. W sezonie letnim kosztuje 20 euro. Zobaczcie, 20 euro. I mamy do jutra, do 18.17. I musimy kupić przynajmniej jakieś dwie te kurtaksy, czyli te klimatyczne. To jest jakaś masakra, no, bo wszystko osobno pikać. Trzeba pikać tutaj, nie? 15 razy kartę przykładać. 1,5 euro, ale to jest tylko do 12 w nocy. Za cały dzień. Opłata klimatyczna 3 euro od osoby. My tu dzieciaków nie wpisujemy. Dla nas tylko na pół dnia wykupujemy, żeby coś było. Zobaczymy. No ale jakbyście się męczyli, bo się trochę męczyliśmy, głowiliśmy, naciskaliśmy tu wszystkie przyciski, nic nie działa. Najpierw musicie przyłożyć kartę. Nie bójcie się, przyłóżcie kartę, czy tam telefon, my akurat telefonem płacimy. I dopiero wtedy zaczyna wszystko działać. Także najpierw trzeba kartę przyłożyć. Okej. Okay. Idziemy to włożyć za szybę, robimy obiad, bo jesteśmy bardzo głodni i pójdziemy do miasteczka pokazać wam jeszcze. Słuchajcie, idziemy na spacer nad morze, bo tutaj obok jest już plaża, zalew, nie zalew, port. Morze, port. No morze. Idziemy port. Zobaczyć, obczaj, co tu jest. I dwa mola, także zobaczymy. Tutaj jest jedna taka uwaga do tego parkingu, sztelplacu, że możecie tutaj maksymalnie na jedną dobę zostać. Tylko, nie można bo dłużej. Podobno mega tego pilnują. Bardzo kontrolują. W ogóle. Jejku, Jareczek, ty mówisz, czy ja się uczesałam? Bardzo kontrolują tutaj często, także no musicie ten bilet, jak wykupicie, włożyć za przednią szybę, bo podobno co godzinę tutaj jest kontrol. Co ty robisz? Parking znajduje się na tutaj przy takim rezerwacie przyrody i wystawie ptaków. Tutaj są różne sowy, pelikany, przeróżne ptaki.
Ale bilety też, tak jak dla naszej rodziny, wstęp to około 200 zł. To my aż tak bardzo wolimy do zoo pojechać, że tak powiem. Także podziękujemy za to, idziemy sobie nad morze zobaczyć. No, tak nazywa się ta miejscowość. Timmendorfer Strand. Słuchajcie, no to jest takie, widzę chyba też uzdrowisko blisko Lubeki, także pewnie tutaj przyjeżdżają z Lubeki mieszkańcy. No ale jak jechaliśmy wybrzeżem, no przepięknie tu jest. Same promenady, piękne plaże, także no naprawdę i ludzi full, także no fajne, fajne miejsce. Zobaczymy, idziemy tam, zaraz wam pokażemy. Słuchajcie, wystarczy tylko przejść z tego parkingu przez ulicę w zasadzie i jesteśmy już w porcie. Zobaczcie, jak ładnie. No dzisiaj pójdziemy w prawo, a jutro w lewą stronę. Tam, gdzie te termy, oceanarium. A dzisiaj pójdziemy w prawo, zobaczymy, co tu można zobaczyć. Spójrzcie, jaka ładna rzeźba z piasku. Przypomina wam to kogoś? Bo nasze dzieci nie kojarzą. Marynarz Popeye. Dzisiaj jedliście szpinak na obiad i nie wiecie, kto to jest? On uwielbiał szpinak, bo szpinak daje siłę. No, zobaczcie, tam jest z tyłu koncert. Przechodzimy przez taki mały mostek. A Nutella daje siłę, okej. Wika uwielbia mewy. Zobaczcie, one się w ogóle nie boją. Wyciągają śmieci. Jakieś resztki jedzenia ze śmietnika. O, i co, uciekła? Poleciała. Idziemy dalej. Na górkę. Jesteśmy z tyłu tego portu i tutaj już droga prowadzi na plażę. Znajdujemy się na promenadzie i już, słuchajcie, no 20 metrów i plaża. O, jak ładnie, normalnie jak Turcja. Nie, jak Kuba gdzieś, nie? Albo Turcja. No. Ty na Majorce takie, tak jak byliśmy. Tak. Takie parasole. Ale kosze są. Szkoda, Doli, że kurczę, ostatnie 3 dni naszej wycieczki i nie ma pogody, nie? Ma jutro padać znowu, pojutrze też ma padać i tak po 15-16 stopni ma być. Tak byśmy się jeszcze wykąpali. No ale tylko nóżki. No szkoda. A zobaczcie, oczywiście Niemcy. Wracamy do koszy plażowych. Ładnie. No ładnie, ładnie. Chodźmy do pierwszego. Ja idę do mamy. I gdzie to molo jest? Dorcia, idziemy w prawo dzisiaj, nie? Jutro w lewo pójdziemy, tam gdzie te hotele. Tam gdzie te hotele, to znajdują się te baseny, te termy. To jutro tam pójdziemy. A dzisiaj idziemy w prawika. Mieliśmy im wziąć piłkę. Piłkę już się mieli na plaży. Ale powiem wam, że woda to jest czysta. Bardzo czysta. Idziemy do molo. A sprawdziłem na Google Maps, mamy kilometr spacerem, także pieszo. Także akurat, niech się chłopaki jeszcze, chłopaki mówię, dzieci przejdą. O, mały krabik, zobaczcie. Nawet tutaj. No, nawet tutaj, po tej stronie. Naprawdę? Ale tylko takie małe, nie? Malutkie. Zobaczcie, tu też są kraby. Ale numer. To ja nie wiem, u nas nad morzem kraba nie widziałem. O, meduzy. O, trzeci. Gdzie Marcel? No, też, faktycznie. Tutaj też są kraby. Wika wynalazła. Tylko u nas nie ma krabów. Nie wiem, czym to spowodowane. Tym, że tu jest bardziej czysta woda. Wiecie co, tak porównując do Danii, bo jeszcze dzisiaj byliśmy w Danii i byliśmy tam w sumie ile? Z 10 dni? 11? Tak, no. Może 12 nawet, bo w sumie nasza wycieczka trwa 16 dni. No to tak, 12 dni w Danii byliśmy. No to jednak tam większy luz jest. Powiem wam szczerze, 12 dni nie widzieliśmy żadnego policjanta. Przejechaliśmy tyle kilometrów. Nawet radiowozu, no szok. A tutaj się wjeżdża co kawałek, fotoradar. Od razu fotoradar, policja. Policja wszędzie, te wszędzie znaki zakazu, nakazu, to wolno, tego nie wolno, na plażę wchodzisz. Polecamy to wolno, tego danie nie wolno. Do kamperowania, bo naprawdę tam jest luz, dziko, tak, natura. Tak, tak.
Tam jest super. A tak zachwalałaś Niemcy zawsze, no, widzisz? Ale wiesz co? Chyba zmieniasz zdanie. No na tym parkingu to już jest strasznie, nie? Wolno do 24 godzin. Wolno tak stanąć, nie tak, nie po skosie, prostopadle i tak dalej. Tu wolno wylać szarą wodę. Do kibelka, bo tam są toalety, nie wolno kasety opróżniać. 100 znaków, zakazu, nakazu, naprawdę. A tam jest taki luz, pełno parkingów darmowych. Słuchajcie, na Park Fortnite no jest cała masa tego, także no jadąc, możecie w każdym kierunku jechać, gdzie wam się tylko podoba. Włączyć tylko Park Fortnite i na pewno coś znajdziecie fajnego dla siebie. I bardzo zielony kraj, bardzo dużo zieleni. Trawy. Odpocząłeś, Jarosław? Odpocząłem. Patrząc na zieleń? No, tak psychicznie. A my zbliżamy się do molo. A na molo, słuchajcie, atrakcje dla dzieci. Zjeżdżalnia taka, plac zabaw. Także już nie mogą się doczekać nasze bambiki. A miejscowość dokładnie tutaj, gdzie my stoimy, to jest Niendorf. Niendorf to jest taka dzielnica tego Timmersdorf Strand. Ja mam Fałdorsa, a wy nie. Ja mam 800. A będę miał 6000. Ale fajna pogoda teraz się zrobiła. Oby jutro tak było i nie padało. No jutro nie by ma padać. No ma padać, zobaczymy. To idziemy z nimi na to molo? No idziemy. Nie przeżyją. Nie przepuszczam takiej okazji. Tak. Hej! Marcel! Marcel! Znajdujemy się na molo. To nigdy nie widziałam. Co? Zobaczcie, plac zabaw. Na molo. Fajnie. No zaraz Wika zjedzie. Pewnie pierwsza. No nie, tak łatwo się wdrapać tam. O nie, jakiś bambik. Mały bambik niemiecki zjechał. O, jest Wiktoria i Marcel. Fajnie? Szybka jest? Szybka? Można tam będę szybciej, zobaczcie. No. Jak Dori, fajnie? No pewnie, Jareczek. Zaraz zachód słońca. Słuchajcie, koniec lipca i żeby w kurtkach chodzić, to się w głowie nie mieści. Tak dokładnie ta miejscowość się nazywa. Niendorf. Ale to jest tak czysta woda, że normalnie tutaj z końca molo widać dno. Szok. No tutaj słuchajcie, ryby łowią, takie flądry, które my wczoraj jedliśmy na obiad. Także tutaj łowią to na miejscu. O, zobaczcie. Fajnie. Fajne miejsce. W Niemczech jest taki przepis, obowiązek, że złapaną rybę należy natychmiast zabić. Nie wolno trzymać gdzieś tam w wiaderku, w misce, czy na pomoście, żeby na deskach skakała, albo w siatce i w wodzie. No, zobaczcie, ten plac zabaw jest taki niebezpieczny. Tu jest siatka i się idzie nad wodą samą. Fajnie. Gdzie nasze bambiki? Już zjeżdżają. Zjeżdżają? A. Marcel na górze. Okej. Okay. O, Wika weszła zjeżdżalnią. Tak? Wika, mogę tu... Nie. Ale foka, nie Wika? Nie, Marcel, dawaj. Duża foka? Nie. Nie? No chodź. No wychodź, Marcel, idziemy już do kampera. Dobra, już po 21. Jeszcze kolacja i gramy w skrable, jak codziennie. To już taka tradycja u nas. Krechik, krechik. Wracamy już promenadą, żeby dwa razy tą samą drogą nie iść, nie plażą. Też fajnie, fajnie. Spokojnie, mało ludzi. Co to dzisiaj za dzień mamy? Czwartek? Nie, środa, tak? Środa, a w sobotę
przewidujemy być w domu, także jeszcze 3 noclegi przed nami. Tak, 3, dobrze mówię. Jeszcze nie wiemy w sumie, gdzie staniemy, ale na pewno jakieś fajne miejsca wybierzemy. Także oglądajcie uważnie. Ale fajna atrakcja. Zobaczcie, robot z hydrantu zrobiony. Fajny, nie? Ma z tyłu baser, zobacz, butla, tak? Baser. A może gdzie? Można tutaj sobie lać wodę. Aha, jest baser. Nie? Laser. Nie baser, nie, tylko tu jest. Loż baser, może to bagażnica. Szamieloda. Z powrotem wracamy. Aha, zobaczcie, mewa jeloda. Z powrotem wracamy przez port. Ładnie to. Bardzo ładny port. No i jaka cisza tutaj. 21:30, a tutaj nikogo już prawie. Tylko w knajpach jeszcze ludzi trochę siedzi. Ale jaka czysta woda. Nie wiem, czy widzicie dno. Widać. No, to jest 1,5 metra głębokości, jak nie 2. Zobaczcie, przecież tutaj kutry, jakieś statki, jachty stoją. I tu normalnie widać dno i rybki jak pływają. Szok. Fajnie. Wracamy do kampera? Chodźcie, gramy w Scrabble. Tak jest. Gramy dzisiaj, czy idziecie spać? Nie. Nie, gramy. Gramy, gramy. No i dotarliśmy do kampera. Idziemy pograć, czy jeszcze kolację chcą dzieciaki? Jedzą tutaj, apetyt mają mega. Nutella, tak? Namówiliście rodziców na Nutellę w sklepie. To co, żegnamy się? Tak jest. Żegnamy się. Do zobaczyska do jutro. Zobaczenia. Bądźcie pa. Z nami. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.